numer 5 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Jest to projekt zarządu, pozytywna opinia Komisji Kultury i Zabytków. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Elżbietę Nitkę o zreferowanie. Tak, to jest to przeznaczenie środków, dodatkowych środków w wysokości 800 zł na zadania. Odwrotnie. Bardzo proszę. Dla Nowogórskiej Biblioteki Publicznej, firma nr 1, osiedla młodości, 8 lat, montaż lat bibliotecznej. I drugie, ustala się zadania dodatkowe przeznaczone na środki. Wniosek nr 72 NCK, organizacja imprez, kwota 1600 zł. Po rozważeniu wniosku zainteresowanych zwiększa się środki do wysokości niezbędnych do realizacji zadań. Dziękuję bardzo. Wspieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o NCK 1600 zł, to tutaj na wniosek Pana Dyrektora będziemy dofinansowywać zespół Cieśni Tańca Nowa Huta. Tam jest niedofinansowanie. Państwo wiecie, myśmy dawali pieniądze. Kwota brakująca jest dość znaczna w tym zakresie. NCK dostaje dodatkowe pieniądze z budżetu miasta Krakowa, ale szczególnie dzisiaj na remonty, czyli remont dachu i inne rzeczy, za to mniejsze środki są przeznaczane na działalność związaną z różnego rodzaju działaniami kulturalnymi, stąd tutaj staramy się wspomagać też te rzeczy. W tym momencie, proszę Państwa, chciałbym od razu poinformować, że wyczerpaliśmy trójkę środków priorytetowych na rok 2013, jeżeli ta uchwała zostanie przez Radę Dzielnicy przyjęta. Jeżeli zaś chodzi o młodości, to jest dofinansowanie, bo też daliśmy pieniądze, dofinansowanie na wykonanie lady. Tam Państwo wiecie, że też biblioteki są dość znacznie niedofinansowane w tym zakresie. To jeszcze nie widzę, przechodzimy do Pana Dobrowolskiego. A jakie jest opinia Komisji Kultury i Zabytków? 4 za. Proszę Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na artykuł numer 5? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na artykuł numer 5.